Ale przyjaciele, witam, jesteśmy na lotnisku. Pierwszy raz w moim życiu, nie wiem dlaczego, ale tak. I ogólnie lecimy do Chorwacji z Palionowem i z Wajanowicami, ale totalnie boli mnie ósemka. Nie wiem czy wiecie, to jest ząb mądrości, który se wyrasta tego i akurat dzień przed wylotem, dzień przed pięknymi wakacjami, no będzie dramat. No, znaczy mam nadzieję, że to minie oczywiście. Nie wiem, troszkę jest wreszcie emocji. Czekamy jeszcze na ekipę, bo w ogóle nikogo nie ma praktycznie. Idę w powietrzu, a ja mam lęk wysokości, ale ponoć w samolotach się nie odczuwa lęku wysokości. Nie budzi się samolotów, drodzy widzowie. Piękna przygoda się czeka. Widzowie, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na lotnisku, które wygląda jak jakiś hangar na... Nie wiem, na samolot dosłownie. Jestem pierwszy raz na takim lotnisku, także mnie to fascynuje. Niesamowite kadrowanie. Dzień dobry. Witam, został suba. Tam jest Dave. Witamy serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj znajdujemy się na lotnisku. Zobacz, jak jest. Do tego wsiadamy. Takim będziemy lecieć. Jestem ciekaw, czy będziemy wchodzić do samolotu, że autobusem najpierw będziemy 2 godziny jeździć po lotnisku. Ale jakoś stary, twoja twarz jest skala. Czy wchodzimy tym, jak to się nazywa? Rękawem. Wchodzimy rękawem. Jest z nami to największy Wojanowic król. Hej, siemano. Hej, kolano. Także jak mieliście Wojanowice w komplecie, plus Palionowo, prawie. Jeszcze Katie tam. Kupuję bilet właśnie w tym miejscu. Zobacz, nie będziemy się oglądać takiego fajnego, luźnego, spoko vloczka. To nie jest zdjęcie, nie? Nagranie. Super. Taki joke. Cześć widzowie, jesteśmy coraz bliżej lotu. Coraz mnie się stresuje tak naprawdę. Coraz bliżej mnie ominie ta podróż. Czy ty kiedyś byłeś w powietrzu? Leciałem, sobie oddychałem w powietrzu. Ja nigdy, dlatego to znaczy nie będzie. Ponoć, to miał zatoki, strasznie go bolał tam, nie wiem, zatkany nos i mówił, że mu wysadzi mózg zaraz, jak leciał. Ząb myślałem, że mi wysadzi, no. To był największy ból w moim życiu. Idę tunelem, tunel świetności, zaraz wejdę do samolotu, będę w powietrzu, nie wiem, czy przeżyję. Nie mam pojęcia, co się będzie działo, ale damy radę. Przyjaciele, Palionowo i Wojanowice górą. Poradzimy sobie. Pot spływa z pleców, ale jesteśmy tutaj. Chodzimy. Już jesteśmy, siedzimy i widzimy. Kogo widzimy? Widzowie Grześka. Widzimy Grześka. To jest Townik. Na szerokim kącie lecimy. Dobry vlog, nie? Wszystko widać ładnie. Widzowie, w godzinę doruczyliśmy do Chorwacji, to jest niesamowite. Cześć widzowie. Wróciliśmy, patrzcie, to są samoloci. Czekają. W ogóle mamy podejrzenia co do naszego samolotu, że pękła nam szyba w trakcie lotu, bo wygląda troszkę dziwnie. Myślę, że jakby pękła, to już by nas tutaj nie było. No, możliwe. A teraz mamy odbiór walizek. Takie śmieszne tory tu mamy i zaraz będziemy odbierać walizek. Pokaż im kamyczki, walizek. Takie ładne. Są takie białe, takie kamyczki. Ładne, no. Strasznie ładne te lotniska, nie wiem. Chyba zamieszkam. I już są walizki, chodźmy! Kura spakowana. Ruszamy! Nie wiem, czy się uda. Śmiechowóz, dzień dobry, zapakowany. Pan Toitinio. Weź tam to razu. Próba generalna. Hello! Let's go! Pogoda żyleta, praży jak nigdy. Wow, jest przepięknie! Sprawdziłem, zobacz, jest mokra. Jest zimna? Zimna? Woda jest mokra. No, nie wiem, ale piękna, przeżyczysta, jesteśmy w Chorwacji. Jest przyjemnie, bardzo przyjemnie, widzowie. Już jesteśmy w końcu, dolecieliśmy. Przyjaciele, dojechaliśmy. Jest przepięknie. Jeszcze mamy taki zachód słońca, a to jest nasz basenik, w którym będziemy się taplać przez 3 dni. Ale tu jest nasz domek, który was oprowadzę potem. Tam jest ekipa. Magel. No. Przytulnie. Przytulnie. No. Sympatycznie. Tu będzie jedzone. Myślę, że będziemy jedli na zamieszczenie. Podoba mi się. I tak tutaj w ogóle nie będę siedział, bo będę ciągnął cały czas na zewnątrz, nie? I widoczek. O, ładnie. No, jest dalej. Hej, 3. Kameramen. Okej. Okay. Jest exit. To jest next. Ale Epo. Kibel.
Ale pachnie! Okej, okay. Dobra, chyba nie chcę zwiedzać, bo... Chyba dawki. Okej, okay, to jest pierwszy, było osobowy. Przytulny? Ładnie, przytulny, to właśnie taki. A, bo to też jest. A, to jest taki sam. To jest taki czy sam. Czy rozumiem, że... No, najlepiej. Trzeba przeanalizować. Nie tak szybko, nie tak szybko. O kurczę. Ja pięknie. Ja cię słucham. Jak nie przeklinać, to widzowie to tak. Kibas? Kibas? To sam. Póki sam. A nie, to jest wszystko to samo. Tak, to jest wszystko to samo. Ale tu nie ma osobnego łóżka. W sumie pokazaliśmy wam cały dom. Jest przepięknie. Ale jest pięknie, widzowie. Mamy oświetlony basenik już. Jest przepięknie, robi się noc. To jest nieprawdopodobne, ale rozpadało się nam. Wszędzie pada. No, tam jest pięknie. Za tą górą jest pięknie, ale nad nami zmora. Cześć, Tości. Nie, dobrze, jest dobrze. Cześć, moje włosy wyglądają sobie. Nie, no git. Spokojnie. Wokół tam mamy ziomka, który też po włosku sobie gada. Adrian, dawaj też po włosku. Co znaczy cicho cięto? Cinquecento? No. 500. 500? No. Żartujesz. Twierdzielisz. Cinquecento to jest 500 po włosku. Patrzcie to, widzowie. Pada. Deszcz mnie bije, ale jest beautiful. Jakiś koteł. Jesteśmy na zakupach z Toytem, z byczkiem. Byczek Toyt. Na zakupach. Kitten. Chorwacki kitten. A tam jest taki ogromny most. Nie wiem, jak wam to pokazać, bo budynek zasłania. Jest przepiękny, mam furę, jaką wypożyczyliśmy. Jest tu Volkswagen. Dopiero nówka sztuka. Ale patrzcie na ten widok, gdzie my stanęliśmy. Tam chłopaki kupują teraz truskawy na takim stoisku jakby. A tutaj takie piękne widoki. Właśnie przygotowujemy się na urodziny Toyta oraz Kati. Dokładnie. To jest jedzonko robione. I nawet torcik. Torcik przez pana Didi. Didi. Rzadki okaz, rzadkiego owada. Co to jest? To jest prawie wielkie jak Malfo. Znaleźliśmy jamę Yetiego. Jama Yetiego. O, przystojny to ojc. Wszystkiego najlepszego. Przystojny... Nie no... Kasia, masz szczęście. Patrzcie, widzowie, co to jest? Tam jest morze i tu jest jakiś taki... Bulków nie ma. Nie wiem, to tak wygląda ale jak taki właśnie... jest bardzo fajne. No nie wszedłbym tam. Jakie to jest głębokie w ogóle? Tam coś widać? To nie, widać chyba koniec na telefonie. Widać, widać. Widzisz to? Widzicie, widzowie? Zobaczcie, no nie, widzicie. Co? Patrzcie na ten księżyc. Idealnie okrągły, a kurde, na telefonie tego tak nie widać. Ale jest idealnie okrągły. O kurde, ale bomba. Przygotowania pełną parą, jest przepięknie. Jest przepięknie. Sto lat, niech żyją nam. Hej! Sto lat, niech żyją nam. Hej! Niech żyją nam! Widzowie, robię sobie tatuaż, zostałem zmuszony. Tatuaż na stałe. Tatuaż na stałe, widzowie, zrobiłem sobie właśnie tatuaż. Za dwie sekundy będzie. Zimne. Yes! Zrobiłem sobie tatuaż, widzowie. Już nie będę miłym Minecrafterem. Aż jest koniec. Zostałem zmuszony do kolejnego tatuażu. Jest to babski tatuaż. To jest więzienny tatuaż. Ale wygląda jak lewo. Co to oznacza w ogóle? Więzienna dziara to jest po prostu. Nie wiem, co to oznacza. A niech on się schyli jak no. No mówisz. Jak aż jak no. No kurde! Na bicepsa. Ale nie mam. Widzowie, zostałem totalnie sam. Ty gdzieś poszli. Jedynie to jest w domu. Nie wiem gdzie. Zostałem sam, ale patrzcie. Zostałem sam z takim pięknym widokiem. Coś pięknego. Będziemy z Toytem zwiedzić jakieś ruiny. Nie wiem co tam będzie. Ale dziwnie mi się vloga nagrywa telefonem. Nawet nie wiem jak ten vlog totalnie wyjdzie, ale coś z niego zlepię. Bo ja to wrzucę bardziej widzowie, taki filmik, on będzie strasznie luźny. Chcę zrobić, zależy mi na tym po prostu, żeby mieć taką pamiątkę jakby. Znaleźliśmy z Wojanem jakieś... Odkryliśmy stary dom Steve'a. Skobla! Stary dom Steve'a. Nie wiem, zaraz zobaczymy jakiś... Tak chyba mu jakiś creeper wybuchł. Sprawdzimy co tam jest. Może coś ciekawego znajdziemy. O, ciężka droga. Ejo! Ejo! Kurde, co to jest? O, tu jest taki spad. Tam ktoś ognisko robił. Boże, boję się tam wejść. Ale klimat! O Jezus, jak się ustraszyłem tego drzewa, Boże. Jakie to jest wygłuszenie. Ała, ja nie wiem gdzie ja jestem. O, gdzie ty jesteś? A, no może znajdę cię tu, czekaj. Co jest grane? Idę. Tędy.
A tu jest, co to jest? Co jest, widzowie? Znalazłem kino. O, nie wchodź, tam się babcia jakaś zje, bo te dachówki spadają. A co tu jest? Jaka dziura? Stary. Czekaj. Ty tutaj, chodź tu do góry, tu jest jakaś dziura. Co tam jest w środku? Tam jest jakiś piec. Piec? Ale taki, nie wiem, stary. Stary, patrz. O nie, to jest ziemia? Nie, ziemia. Czekaj, nie, czekaj. No nic nie widać. Nie, to leci dalej chyba. No. Są pajęczyny. A nie, ziemia. Nie. Woda. Nie, ziemia. Co? Czekaj, czekaj. Ej, nie widać. O, o. Co tam jest? To jest pokój jakiś. Co to jest za miejsce? Jakieś opuszczone rzeczy, ale jestem ciekaw, co jest tutaj. O kurde. Piec. Ja się boję. Co to jest? Ja pierdzielę, to jest przerażające miejsce. O, ale piękny widok. To jest jakaś jama nubka. Tam jest schowany yeti. Nie wiem. Tutaj gdzieś yeti jest schowany. Gdzieś yeti, tam w tej dziurze pewnie. To jest przerażone, to jest dzień ostatni. Last day. Znowu mamy, nie wiem, dziennie mamy piękną pogodę. Niestety, znaczy dzisiaj jeszcze pojedziemy sobie do miasta, a jutro fruniemy. Tam w chmurach będziemy frunąć do Polski. Siema! Jestem w Chorwacji. To jest mój jacht. Wypożyczę go Wojtkowi. Pięknie. O, jaki piękny zachód. Co to są za chmury? Ale pięknie. Byliśmy na szamce i teraz idziemy do... Kręcę dalej tego super vloga. Dzień dobry. Słuchaj, co to jest za... To jest taki... O, jakieś dechy. Nie wiem, widzę, że jesteśmy w takim miejscu na takim... O, ale piękny zachód. Pomachajcie. Cześć, cześć. Pomachaj. Jest piasek, ale takie, taki syf trochę, nie? Pięknie, jest tylko trochę ciemno już. Czuję się, jakbym gdzieś włamał się. Tu są jakieś stoliki z beczek. Tu jest bar. Co? Jakie fajne loże. Przyjaciele, zostawiamy to miejsce. To już ostatni dzień. Jest nam bardzo przykro, bo zostawiamy to miejsce z taką pogodą. Nie no, w ogóle pogoda była dziennie mega. Puszczamy Chorwację. Tu jest nasz samolot. Nic nie słychać, nie musimy mieć maski, bo będziemy w Austrii. Ale piękne lotnisko. Widzowie, koniec vloga. Mam nadzieję, że coś z niego wyjdzie. Nie wiem, posklejam wszystkie filmiki w całość, które nagrałem z tego wyjazdu. Nie będę wam pokazał mojego pokoju, bo jest wyremontowany. Jeżeli chcecie jakiś filmik z room touru, że będziemy przechodzić przez cały pokój, no to dajcie znać w komentarzu, a dla was nagram. Ale na razie nic nie chcę pokazywać, bo troszkę się zmieniło. Cześć.